Cześć, tutaj Filip Dąbmirowski, blog Globalna Gra. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się bardzo emocjonującym tematem. Masowe protesty, a w ich tle płonące samochody, rabowane sklepy i pomniki zrzucane z postumentów. To, co zaczęło się w USA, prędko rozlało się także na niektóre inne kraje Zachodu. Tak oto ruchy społeczne, nawołujące do równości i sprawiedliwości, stały się częścią eksplozji anarchii, dewastacji... I łamania porządku prawnego. A to wszystko w czasie nadal trwającej epidemii. Czy Ameryka oszalała? Przekonajmy się. Zapraszam do wysłuchania mojej audycji pod tytułem Zaćmienie umysłu. Rozprzestrzenianie się buntu społecznego w różnych rejonach świata, przybierającego formę masowych, często bardzo gwałtownych protestów, zaczęło się jeszcze w ubiegłym 2019 roku. Wiadomo było, że z wielu przyczyn, głównie ekonomiczno-społecznych, trend ten będzie kontynuowany i rozszerzy się na kolejne państwa. Fala ulicznych zamieszek dotarła do USA na krótko po zniesieniu kwarantanny związanej z pandemią COVID-19, a ich gwałtowność zaskoczyła władze stanowe, które nie potrafiły opanować sytuacji. Pozornie chodzi w niej wyłącznie o dyskryminację czarnoskórych obywateli. Problem jest jednak znacznie głębszy i ogólnospołeczny. Powszechna frustracja, będąca bezpośrednim skutkiem długotrwałego lockdownu, choć jej źródeł należy upatrywać jeszcze w wielkiej recesji lat 2007-2009, została wykorzystana do destabilizacji sytuacji wewnętrznej kraju, nałożyła się też na tzw. wojnę kulturową, czyli ścieranie się światopoglądu konserwatywnego z liberalnym, prezydencką kampanię wyborczą i skomplikowaną sytuację społeczną Amerykanów. Ale po kolei. Historia przemocy. Kwestia amerykańskiego rasizmu to temat rzeka. Z jednej strony USA to kraj o niemalże nieograniczonej wolności obywatelskiej, z drugiej pozostaje spętany historią i federalną strukturą władzy. To państwo, które w imię haseł nawołujących do abolicji niewolnictwa. Pogrążyło się w krwawej wojnie domowej, choć przez następnych sto lat nie zdobyło się na to, by doprowadzić do równouprawnienia politycznego obywateli o innym kolorze skóry niż biały. Dlatego na ironię zakrawa fakt, że do aktów dyskryminacji rasowej dochodzi tam nadal, mimo że od dawna nie istnieją żadne obostrzenia prawne mogące skutecznie powstrzymać między innymi czarnoskórych obywateli przed awansem społecznym czego chyba najlepszym dowodem był 44 prezydent kraju. Dzisiaj problem z pozycją amerykańskich murzynów nie jest bowiem natury czysto rasowej, a raczej mentalno-społecznej. W dodatku silnie zróżnicowany zależnie od stanu. Przede wszystkim zaś chodzi o zapętlenie, dziedziczenie biedy oraz zgubne skutki powszechnego dostępu do broni. Liczne badania udowadniają, że bieda prowadzi do przestępczości. Natomiast łatwy dostęp do broni oznacza możliwość jej użycia przez byle kieszonkowca. To z kolei wymaga od służb porządkowych kompletnie innego sposobu działania niż ma to miejsce w Europie. Takiego, gdzie użycie broni palnej staje się codziennością, co z kolei radykalnie zwiększa ryzyko wystąpienia ofiar śmiertelnych. A w 2017 roku w wyniku postrzału straciło życie niemal 40 tysięcy Amerykanów. Dla porównania, w Polsce w tym samym roku było to około 36 osób. Potomkowie biednych niewolników, bo sprawa ta nie dotyczy imigrantów z Afryki, którzy przybyli do Ameryki dobrowolnie, pozostają biedni, źle wykształceni i bez mentalnych narzędzi umożliwiających zmianę tego stanu rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, jednakże nadal zbyt wielu. Zgodnie z prawidłami socjologicznymi, niezależnymi od koloru skóry, ludzie ci żyją wśród sobie podobnych, w zamkniętych społecznościach, parając się niskopłatnymi pracami, dla których atrakcyjną alternatywą jest działalność przestępcza. To jest właśnie trudna do rozerwania pętla. Pomóc w tym mogą działania rządów stanowych lub federalnego, jednakże nie w sytuacji, gdy adresat pomocy jest nastawiony do niej wrogo lub gdy budżet nie przewiduje środków. Ani nie ma planu na przykład aktywizacji zawodowej. Naturalnie, pandemiczna depresja ekonomiczna i masowe zwolnienia pracowników nisko kwalifikowanych tylko pogorszyła ten stan rzeczy. Gdzie dochodzimy wreszcie do wymiaru praktycznego problemu, który objawił się ostatnio w mieście Minneapolis. Bezpośrednim przyczynkiem do wzniecenia protestów było uduszenie czarnoskórego Georgia Floyda przez białego policjanta Dereka Szawina w dniu 25 maja 2020 roku, które to zdarzenie uwiecznione zostało na telefonach komórkowych przechodniów. Filmiki dokumentujące tę fatalną policyjną interwencję natychmiast rozprzestrzenione zostały w internecie, doprowadzając do powszechnego wzburzenia. No i nic dziwnego zachowanie funkcjonariusza nosiło wszelkie znamiona intencjonalnego mordu. Co szczególnie wstrząsające, dokonanego na oczach gapiów, którzy na ile mogli próbowali interweniować, zostali jednakże powstrzymani przez pozostałych obecnych na miejscu policjantów. Grozy sytuacji dodały także słowa samej ofiary, aż do chwili śmierci, błagającej o życie i możliwość zaczerpnięcia tchu. Nagrania pokazują, jak mimo ewidentnego ustania funkcji życiowych zatrzymanego, Szowin nadal przyduszał go kolanem do ziemi. Niewiele zmienia tu fakt, że jak ujawnił koroner, Floyd był pod wpływem środków odurzających fentanylu i metamfetaminy. Wiadomo też, że w przeszłości został skazany za napad rabunkowy z bronią w ręku i y, odbył w związku z tym karę czterech lat więzienia. Obaj panowie prawdopodobnie znali się y, także, y, ponieważ pracowali w tym samym klubie, w którym dorabiali y, w roli y, wykidajów. Fakty te stanowią znakomitą ilustrację stopnia skomplikowania omawianego problemu społecznego. Nie wszystko jest takie, jakim się zdaje. Nie było to pierwsze tego typu zdarzenie. Zabójstwa czarnoskórych obywateli przez funkcjonariuszy policji nie są w USA niczym nowym. Do podobnych mniej lub bardziej kontrowersyjnych sytuacji, yy, chodzi tutaj o przypadki, gdy zatrzymany nie był uzbrojony, dochodziło już kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat yy, i nawet dawniej. Po jednym z takich wydarzeń utworzono ruch Black Lives Matter, dosownym tłumaczeniu Życie Czarnych ma znaczenie. Ruch ten w zaledwie kilka lat, powstał w 2012 roku, z luźnej, opartej o media społecznościowe doraźnej inicjatywy obywatelskiej przekształcił się w skonkretyzowany i medialnie wpływowy ruch polityczny, zrzeszający kilkadziesiąt różnych organizacji. Jego głównym motywem jest sprzeciw wobec tzw. policyjnej brutalności, wymierzonej głównie w czarnoskórych Amerykanów. Z czasem do postulatów BLM dołączyły hasła o równości rasowej i klasowej, inkluzywności, zadośćuczynieniu za niewolnictwo, tezy feminizmu tzw. trzeciej fali i wolnościowe LGBT. Należy także zauważyć, że luźna struktura organizacyjna BLM oparta jest w swojej formie o new ageowy miks idei komunistycznych i komunitarnych. Odwołujących się zarówno do lokalnych wspólnot w rozumieniu samorządów, jak i wyrażających sprzeciw wobec struktur państwowych i stanowych. To oznacza brak jednolitego przywództwa i działanie w oparciu o konsensus poszczególnych komun. Zresztą na oficjalnej stronie ruchu użyto określenia towarzysze czyli comrades. Komuny te gromadzą się wokół ważnych dla nich spraw wtedy, gdy do osiągnięcia są cele zbieżne dla nich wszystkich. Z tego powodu BLM działa nieco w oderwaniu i w kontrze do dominujących sił politycznych, czyli demokratów i republikanów. Odcina się także od starych ruchów emancypacyjnych, zbyt dla nich konserwatywnych. Nie ma też poparcia wszystkich Afroamerykanów. BLM jest twarzą y, amerykańskich protestów, odbywanych aktualnie pod hasłem y, m.in. I can't breathe, y, czyli nie mogę oddychać, ostatnich słów umierającego Georgia Floyda. Mimo idealistycznych pobudek, y, charakter i silnie lewicowa ideologia BLM, w połączeniu z antysystemowością, stanowi także doskonały punkt zaczepienia dla wszystkich organizacji mających dużo mniej pokojowe zamiary, jak choćby anarchistyczna Antifa. Luźna struktura oznacza brak kontroli i możliwości wpływania na poszczególnych członków ruchu, których przynależność do BLM pokrywa się z udziałem np. w radykalnych bojówkach. Logicznym jest, że nawet jeśli środki realizacji różnią się, ich cel pozostaje zbieżny. Niemniej trudno rozstrzygnąć stopień udziału takiej Antify lub innych grup w poszczególnych protestach, jako że bardzo szybko do zamieszek dołączyli też zwykli chuligani, złodzieje, gangi. Oraz radykalne organizacje quasi-prawicowe, tzw. Boogaloo. Gdzie dochodzimy do kolejnej kwestii. Skomplikowana sytuacja społeczna. Pokolenie młodych 20-30-letnich Amerykanów, stanowiących zdecydowaną większość manifestantów, dorastało i żyje w innym świecie niż ich rówieśnicy o dwie dekady wcześniej. Stany Zjednoczone przeszły długą drogę od początku lat 90. XX wieku w ramach kolejnego historycznego cyklu. Odeszły od konserwatyzmu w stronę liberalizmu, a dalej wyraźnie lewicujących poszukiwań bezpieczeństwa socjalnego na wzór europejski. Postzimnowojenny Zeitgeist sprzyjał rozluźnieniu i pokojowej koegzystencji w nowym globalnym ładzie, a to bardzo szybko stworzyło doskonałe warunki do rozwoju wszelkich idei wolnościowego postępu. Gdy imperium zła zostało pokonane, nie istniał żaden mogący równać się mocy USA w ruch zewnętrzny. Pozostało więc tylko jedno cel zapisany nawet w ustawie zasadniczej szczęśliwe życie, praca, samorealizacja, budowa statusu, etc. Dwie kadencje Billa Clintona nadały kierunek zmianom socjalnym i światopoglądowym. Między innymi były to reforma służby zdrowia, wprowadzenie takiej nowości w Ameryce jak urlop zdrowotny i macierzyński, oczywiście bezpłatne, czy poluźnienie prawa aborcyjnego, bardzo ostrożne zresztą, dopuszczenie osób orientacji homoseksualnej do służby wojskowej itd. Tych zmian, tego kierunku nie przerwały, a w zasadzie wręcz z uwagi na liczne kontrowersje i problemy ekonomiczne wzmocniły, kolejne dwie kadencje George'a W. Busha. Kropkę na D w temacie postawił Barack Obama, pierwszy czarnoskóry prezydent, a jednocześnie w skali amerykańskiej postępowy socjalista i liberał. Jego reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. zwane Obamacare czy radykalne zwiększenie praw społeczności LGBT miały fundamentalne znaczenie dla krajowego dyskursu. Debatowano więc nad y, równouprawnieniem i bezpieczeństwem socjalnym. Rozmyślano o przyszłości nie tylko na łamach prasy, y, w internecie i w programach telewizyjnych, ale też na amerykańskich uczelniach, które zwolna popadały w kaftan politycznej poprawności, w miarę jak profesorowie i studenci o lewicujących zapatrywaniach politycznych zaczęli stanowić o ich profilu, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych i związanych ze sztuką. W ten sposób stworzono podwaliny pod wychowanie nowego pokolenia, którego światopogląd kreowano w oparciu o dogmatyczny spór między prawą a lewą stroną. Prowadzenie debaty akademickiej stało się albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Terroryzowanie i rugowanie profesorów nie tylko o prawicowych czy libertariańskich zapatrywaniach, ale także tych, których wnioski płynące z badań nie pasowały do obowiązujących tez, stało się coraz częstsze, co prowadziło do skutecznego ich zastraszenia. Przykłady to choćby sprawa Charlesa Marea z 2017 roku, czy ostatni anonimowy, co prawda, list profesora z Berkeley odnoszącego się do właśnie tych omawianych protestów. No i w zasadzie podobne odczucia miało, miało też sporo studentów. By nie być gołosłownym, przytoczę jeden tylko neutralny raport z 2017 roku, którego autorzy podają i średnio 1 trzecia studentów dokonuje autocenzury i boi się dzielić opiniami na forum klasowym, przy czym znacznie większy procent obaw zanotowano wśród osób o poglądach konserwatywnych niż liberalnych. Polaryzacja poglądów doprowadziła też do powstania radykalnych grup, z jednej strony anarchistów, a z drugiej, na przykład, libertariańskiej milicji, czyli ci wspomniani Bugalu. Zresztą podobny konflikt między tradycyjnym konserwatyzmem a liberalizmem światopoglądowym trwa w Europie, co niesie porównywalne skutki dla sporu w podzielonym społeczeństwie, o czym swego czasu pisała Chantal del Sol na łamach wszystko co najważniejsze. W Stanach spór ten miał jednak jeszcze jeden istotny wymiar ekonomiczny. Od wielkiego kryzysu finansowego lat 2007-2009 wiadomo było, że amerykański system społeczno-polityczny, oparty o w dużym skrócie nieskrępowaną niczym możliwość spełnienia American Dream, przeżywa poważny kryzys. Klasa średnia wyraźnie straciła część swoich dochodów, a te niższe, Miały coraz większe trudności w przełamywaniu barier społecznych i coraz bardziej krętą ścieżkę prowadzącą do społecznego awansu. Białe kołnierzyki, czyli pracownicy umysłowi, tracili wskutek kryzysów finansowych oraz redukcji związanych m.in. z outsourcingiem. Ich pracę wykonywał ktoś inny za granicą w sposób zdalny. Z kolei niebieskie kołnierzyki, czyli pracownicy fabryk, tracili poprzez offshoring, przenoszenie produkcji do Azji. Jednocześnie w sposób zupełnie wyraźny rosły zyski korporacji oraz najbogatszych. Kształtowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o nienasyconą konsumpcję przy jednoczesnej liberalizacji polityki kredytowej, co prawda dźwignęły gospodarkę z kryzysu, ale toksyczne kredyty hipoteczne zastąpione zostały przez pożyczki konsumenckie i studenckie. Tymczasem przeciętny Amerykanin zarabiał gorzej niż kilka lat wcześniej, nawet jeśli wziął dwudziestoletnią pożyczkę na opłacenie studiów dyplom nie tylko nie gwarantował mu lepiej płatnej pracy, ale przyczyniał się do pogorszenia sytuacji majątkowej. Papier ten nie przedstawiał sobą wartości, skoro po jego otrzymaniu absolwent zarabiał tyle samo, co pracując na zmywaku w trakcie studiów, a miał przecież jeszcze kredyt do spłacenia. Pauperyzacja społeczeństwa nałożyła się też na problemy finansowe państwa. Psującą się niereperowaną infrastrukturę dróg i mostów, likwidację połączeń komunikacji publicznej i to bezpośrednio przyczyniało się do likwidacji miejsc pracy oraz rosnącego wykluczenia społecznego osób nieposiadających własnego środka transportu. Oczywiście doprowadzało to wy do wyludniania się całych dzielnic i miast, jak choćby sławne Detroit. Jednocześnie słabnięcie wiary w amerykańskie marzenie nie wytrzymywało konfrontacji z bezpieczeństwem socjalnym Europy, które w ramach postępującej globalizacji stawało się dla Amerykanów coraz bardziej oczywiste. Tym bardziej, że marzenia o opiekuńczej roli państwa rozbudził jeszcze prezydent Obama, a Donald Trump oficjalnie potwierdził Amerykanom, jak słabe są obecnie USA i jak bardzo potrzebują wewnętrznej odbudowy, żeby tu wspomnieć choćby jego hasło Make America great again. W ten sposób poczucie potrzeby zmiany wśród obywateli amerykańskich stało się powszechne i silne. Dość obszernie i proroczo, ponieważ książka ta ukazała się w styczniu 2020 roku, pisał o tym George Friedman w tytule The Storm Before the Calm America's Discord, The Coming Crisis of the 2020s. Autor nie tylko tłumaczy opisany wyżej proces, ale też zwraca uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone, jako sztuczny, wymyślony twór państwowy, podlegają cyklicznemu procesowi, w którym raz po raz wzrastają, by chwilę później implodować. Friedman tłumaczy to tym, że Amerykanie są wiecznymi poszukiwaczami odpowiedniej formy istnienia. Gdy jakaś formuła państwowa działa, eksploatują ją tak długo, aż okaże się nieefektywna. Wtedy następuje kryzys i fundamentalna zmiana, po której proces wzrostu rozpoczyna się na nowo. Tak zróżnicowany wewnętrznie kraj jak USA od dawien dawna opierał swoją siłę na równości szans i jasnych regułach gry społecznej. Wola i ciężka praca jednostki w zasadzie gwarantowały możliwość godnego życia i awans, jeśli nie rodzicom, no to z całą pewnością ich dzieciom. Brak możliwości realizacji tych zapisanych przecież w konstytucji praw uznane zostało za złamanie kontraktu społecznego łączącego władzę z suwerenem. Stąd antyestablishmentowy bunt stał się poważnym zagrożeniem dla spójności państwa i stabilności władzy politycznej. Sytuacja jest tym groźniejsza, im bardziej poszczególni politycy dolewają oliwy do ognia, grając na obywatelskich emocjach w celu realizacji swoich doraźnych partyjnych celów. To wymarzone warunki do przemyślanej polityki dezinformacyjnej, której celem jest, Pogłębienie podziałów i destabilizacja państwa. Zabawa z ogniem. To, co dzieje się w USA, to nie są przelewki. Polaryzacja polityczna i ideologiczna uniemożliwia dialog, a rewolucyjny zapał ruchów obywatelskich działa w tym przypadku niczym ogień na wiechciu słomy problemów społecznych. Tego nie da się w prosty sposób powstrzymać. Sytuację pogarszają też przeszkody administracyjno-polityczne i gra mocarstw. Po pierwsze, jedną z przyczyn jest złe wyszkolenie policji. Aby zostać policjantem w Ameryce, należy średnio zaliczyć nieco ponad 600 godzin szkoleń, podczas gdy w Polsce jest to ponad 1100. Funkcjonariusze często używają broni nawet w sytuacji, która nie wymaga takich środków. Gdy strzelają, celują tak, by zabić. Ich odpowiedzialność jest często minimalizowana, a same procedury niewiele mają wspólnego z humanitaryzmem, na przykład jak obowiązkowe skuwanie zatrzymanego, nawet gdy został postrzelony lub w ewidentny sposób nie wykazuje już funkcji życiowych. I to w sytuacji, kiedy policjanci nie udzielają pomocy medycznej. Ewidentnie też stosowanie procedur potrafi być zróżnicowane w stosunku do pochodzenia i koloru skóry zatrzymanego. Z tych powodów poszczególne grupy obywateli mają ograniczone zaufanie do policji. W omawianym kontekście doprowadziło to do powstania postulatów likwidacji tej formacji rzecz dla Europejczyków absolutnie niewyobrażalna. Co więcej, na taki ruch zgodziły się już władze samorządowe miasta Minneapolis, a w podobnym duchu działa też np. burmistrz z Sacramento w Kalifornii, Darrell Steinberg i wielu innych działaczy w różnych stanach USA. Po drugie, sytuację zaognia fatalny poziom klasy rządzącej. Walka obozów politycznych już dawno przybrała rozmiar, a raczej charakter bezmyślnej barowej bójki. Jeśli państwo przyrównamy do takiego lokalu, to jest on właśnie dewastowany przez bijące się strony: łamią się krzesła i stoły, tłuczone są naczynia i lustra. Wiele w tym osobistej zasługi Donalda Trumpa, którego komunikacja jest niespójna, chaotyczna, a często zupełnie nie trzyma się faktów ale w pogłębieniu chaosu dzielnie wturują mu demokraci. Spór ogniskuje się na styku kompetencji władz federalnych i stanowych. Jeśli Waszyngton chce końca kwarantanny, to mogą nie chcieć go demokratyczne władze stanowe. Jeśli wspomniane Stany chcą dialogu z protestującymi, nie chce ich Biały Dom. Pomijając szczegóły, efekt tego sporu jest taki, że jeszcze w czasie kwarantanny pojawiały się protesty wolnościowców nawołujących do jej zniesienia, a gdy tylko poluźniono obostrzenia, frustracja społeczna znalazła swoje ujście w sprawie Georgia Floyda. Część protestów przerodziła się w zamieszki, wobec czego na ulicę kilkudziesięciu miast prowadzono Gwardię Narodową i przystąpiono do ich pacyfikacji, niezależnie od tego, czy manifestacja miała charakter pokojowy czy nie. To z kolei zrodziło frustrację wśród wielu funkcjonariuszy i żołnierzy, prowadząc do bezprecedensowego protestu amerykańskiej generalicji przeciw polityce władz federalnych. Po trzecie, kryzys zaufania do państwa, w rozumieniu tak kraju, jak i stanu, objawia się zaś niebezpieczną anarchizacją. Do takiej sytuacji doszło na przykład w dniu 8 czerwca 2020 roku w położonym na zachodnim wybrzeżu USA mieście Seattle, stan Waszyngton. To no tam właśnie utworzono tzw. strefę Czas Capitol Hill Autonomous Zone. Jest to teren o powierzchni nieco większej od kwartału w centralnej dzielnicy miasta, znanej ze swoich lewicowych sympatii w którym od końca maja trwały brutalne starcia z policją i Gwardią Narodową. W ich wyniku położony w dzielnicy komisariat policji został opuszczony przez funkcjonariuszy, a następnie zajęty przez protestujących. W krótkim czasie w, e, po tym wydarzeniu w obrębie kilku hektarów utworzono barykady i ogłoszono powstanie autonomicznego terytorium, na którym policja y, oraz wszelcy przedstawiciele władz nie mają czego szukać. Funkcje porządkowe przejęły grupy uzbrojonych milicjantów, ochotników zgłaszających się spośród manifestantów. Czas stał się utopijną komuną, w której rozpoczęto uprawę warzyw i debatowano w ramach powszechnych zgromadzeń, coś na wzór e rad systemu podobnego do tego, w jakim działa ruch BLM i nic dziwnego, bo to jego przedstawiciele brali udział w powstaniu strefy, łącząc zresztą siły z lokalnymi organizacjami, m.in. taką trochę komunizującą partią Seattle People's Party. Przedstawiono też postulaty: żądano redukcji czynszów najmu do akceptowalnego poziomu, likwidację policji, utworzenie systemu powszechnej opieki zdrowotnej, wypuszczenie aresztantów skazanych za posiadanie e, marihuany lub opór w czasie zatrzymania, no i tym podobne ciekawostki. Władze stanowe postanowiły przystąpić do dialogu, aby uniknąć dalszej eskalacji przemocy. To z jednej strony dobrze, bo konflikt ten może być rozwiązany tylko poprzez konsensus, ale z drugiej strony skuteczne stworzenie tego typu strefy stanowi zachętę dla innych, czasem bardziej radykalnych grup, także prawicowych, do powielania schematu wyłamywania się spod kontroli władzy. Po czwarte, konflikt jest celowo podsycany przez różnorakich graczy politycznych, w tym inne mocarstwa, którym zależy na osłabieniu USA. Sterowanie buntem społecznym opiera się na metodycznym rozbudzaniu emocji. Tego typu reakcje tworzy się poprzez użycie skomplikowanej sieci powiązań kapitałowo-osobowych różnego typu media, agenturalnych i umiejętnie prowadzoną dywersję cybernetyczną, poprzez botnet, farmy troli itd. Nieważne, czy powielana informacja jest prawdziwa, czy nie, choć w 90% jest po prostu przeinaczona, bo najlepsze są takie, które kotwiczą w rzeczywistości. Ważne, że ma ona wzbudzać silny niepokój lub złość. Czytając lub oglądając ją, narażamy się na wzburzenie, które z kolei ma nam odebrać zdolność do logicznego i krytycznego postrzegania rzeczywistości. Jednostka operująca na zastrzyku adrenaliny traci panowanie nad sobą i popada w zaćmienie umysłu. Co więcej, przekazując te treści dalej, nadaje im pozory autentyczności, stając się mimowolnym agentem wpływu. Tak to wygląda niezależnie od tego, czy sterowanie buntem społecznym prowadzone jest przez państwa, czy organizacje, i jakie są ich cele polityczne. W efekcie otrzymujemy chaos, który nazywam proliferacją bezmyślności. Hasła o rozwiązywaniu sił porządkowych zamiast ich reformowaniu, niszczenie historycznych pomników, nawet bez rozumienia, kogo przedstawiają, podpalanie sklepów i barów, nawet jeśli ich niewinni właściciele okazali się, okazywali się czarnoskórzy. Formowanie się masowych protestów, yy, mimo nadal trwającej epidemii, i tak dalej, podobne głupoty można yy, mnożyć i mnożyć. Rozprzestrzenianie się tej fali na inne kraje dowodzi tylko, jak wielkie pokłady frustracji nagromadzone zostały pandemiczną kwarantanną i jak mocno wyzwoliła ona wszystkie tkwiące pod powierzchnią problemy społeczne. Podsumowanie. Wszystkie powyższe fakty prowadzą do jednego wniosku. Stany Zjednoczone Ameryki weszły w fazę pogłębionego chaosu wewnętrznego, który zapewne trwać będzie jeszcze przez kilka miesięcy. Przynajmniej do listopadowych wyborów prezydenckich, ale prawdopodobnie też po nich do 2021 roku. No i miejmy nadzieję, że tylko do tego, bo może być i gorzej. Nie chodzi tylko o kryzys wiary w amerykańskie marzenie. Problemy są wielopłaszczyznowe, strukturalne, społeczne, ekonomiczne i stale pogłębiane epidemicznym dokręcaniem recesyjnej śruby. Pandemia wszak nie wygasła i wiele wskazuje na to, że czekają nas okresy, w których będzie powracać z większą siłą, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wydaje się, że wiele racji ma wspomniany George Friedman, twierdząc, że Stany muszą się rozpaść, by następnie stworzyć podwaliny pod nową potęgę. Wszystko więc zależeć będzie od zdolności do osiągnięcia ponadpartyjnego konsensusu i skuteczności wprowadzanych reform, co raczej nie nastąpi szybko. Trwa y, też rywalizacja mocarstw, które będą chciały wykorzystać osłabienie USA do poszerzenia strefy wpływów, także poprzez narzędzia wojskowe, choć nie tylko. Mowa tu oczywiście o Chinach i Rosji. To dla nas wielkie ostrzeżenie, które powinniśmy wkalkulować w rachuby polityczne. Pisałem o tym w kwietniu tego roku w artykule Zderzenie. Dzisiaj wszystkie zawarte tam tezy zdają się potwierdzać. Z jednej strony musimy myśleć o większej niezależności wojskowej. Skokowo rośnie prawdopodobieństwo, że w chwili próby Amerykanie będą nam mogli pomóc wyłącznie takimi siłami, jakie już stacjonują w naszym kraju lub regionie, i to przy zachowaniu stopnia bliskości relacji po ewentualnej zmianie lokatora Białego Domu, mniej lub bardziej gwałtownej. Destabilizacja wewnętrzna to tylko kolejny argument na rzecz tezy o czasowo ograniczonych zdolnościach Waszyngtonu Pozostały to priorytetyzacja przez nich konfliktu na Pacyfiku. Do tego dochodzi niedawna deklaracja o zredukowaniu sił stacjonujących w Europie. To nie oznacza, że USA zupełnie z niej e, znikną, ale odtąd ogólna sytuacja może uniemożliwiać im prowadzenie aktywnej polityki, ograniczając ją co najwyżej do wymiaru reaktywnego wobec działań innych. Z drugiej strony musimy natychmiast zacząć pogłębiać współpracę w zakresie bezpieczeństwa z krajami dużo bliższymi nam geograficznie, taką Szwecją czy nawet Niemcami, bo to od lokalnych sojuszy zależeć będzie ostateczny układ sił na pomoście Bałtycko-Czarnomorski. Czeka nas też wielkie wyzwania administracyjno-polityczne. Bez wątpienia podobne w skali protesty obejmą Europę, to już się dzieje, ale mam wrażenie, że jeszcze wiele przed nami. Lawirowanie między oczekiwaniami obywateli a zmiennymi relacjami politycznymi wewnątrz Unii Europejskiej będzie zadaniem bardzo trudnym. Zwłaszcza, że poszczególne rządy mogą nie wytrzymać skali społecznego buntu w warunkach re recesyjnej gospodarki, wojny informacyjnej i rosyjsko-chińsko-amerykańskiej presji zewnętrznej. To ryzyko dotyczy też Polski. Stąd Unia Europejska przeżywać będzie podobny w skali kryzys wewnętrzny z takimi samymi rewoltami i aktami anarchii, co obserwujemy właśnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Jako bezwolni obserwatorzy, dziejący się na naszych oczach historii, niewiele możemy zrobić. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie dajmy sobą sterować. Myślmy krytycznie i zachowajmy wolny od nadmiarowych emocji spokój. Stosujmy jedną zasadę. Unikajmy informacji sensacyjnych w tonie, które nie niosą w sobie podstawowych odpowiedzi na pytania skąd pochodzi informacja, kto ją propaguje i jakim celom to służy. Wszystkie obserwowane zdarzenia mają swój logiczny związek przyczynowo-skutkowy, tak jak dogłębnie opisany przeze mnie powyżej problem rasowy w USA, który jak widać po dokładniejszym spojrzeniu okazuje się być czymś zupełnie innym. Dziękuję za wysłuchanie mojej audycji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poproszę o kciuk w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i słyszymy się następnym razem. Cześć.